Mamusia spragniona bycia i pracy na ogrodzie już działa. Tutaj, gdzie mamusia plewi, była kapusta i wszystkie warzywa kapustne. Był posadzony kalafior, brukselki, kalarepy, wszystko, co się wysadza. No i tak tutaj, kto oglądał, to widział, że stała woda. Przypuszczaliśmy, że będzie to dobre stanowisko, wilgotne. Liczyliśmy na to, że to obeschnie, że no, lato będzie takie jak poprzednie roki, czyli suche, i tutaj ona miałaby bardzo dobre warunki do wzrostu, ale się przeliczyliśmy. To jest to, co ja zawsze powtarzam. Plany planami, a aura zrobi swoje. I tak, i tutaj mama też przecież, bo oni kapusty uprawiali bardzo dużo, tam dalej, gdzie tak, teraz kartofle tak, są. Tak. I no, stanowisko było dobre. No dobre było, no ale co zrobisz, jak pogoda taka jest i rok jest taki, jaki jest. Człowiek chciał, tak jak co roku, robił tak, jak się należy, ale to wszystko zależy od góry. No i trudno. No trudno, wymogła tak. Tutaj. Ona bardzo ładnie z wiosny się tutaj przyjęła, jak żeśmy ją posadzili z wiosny. No to już było dosyć późno, bo myśmy się sadzili jakoś końcówką maja, jak tutaj ta woda, która stała po zalaniu, zeszła, wsiąkła. Myśmy tą kapustę posadzili. No i później przyszedł ten deszcz ulewny w czerwcu. Niestety ją tutaj zatopiło i ona zaczęła nam wymakać, ta kapusta. Tam od tyłu zeżarł ją zając i ja tutaj mówię, że chociaż zając miał pożywkę na tej kapuście, chociaż on sobie tej kapusty pojadł, a my sobie damy radę. Kupi się u kolegi i też będzie. A teraz tutaj to wszystko wyplewimy. Mamusia wyplewi, bo ja się biorę za seler, i posiejemy fasolę na drugi, taki na trzeci już właściwie rzut i rzodkiewkę. A ja na kolana i do pana selera. Najlepiej pracuje się na kolanach, nie bolą plecy. Kiedyś jak byłam młodsza, mama zawsze często powtarzała: weź, klęknij, rób na kolanach. I babcia to mówiła, bo wtedy plecy są ułożone równo, bo można się podeprzeć rękoma i one nie są narażone na zgięcie. I tak człowiek nie cierpi, nie dostaje w te plecy, nie bolą one tak. A w pozycji takiej kucającej czy coś, no jesteśmy przygarbieni tak jak kot i później niestety plecki bolą. Seler, bo tutaj dzisiaj o nim kilka słów chcę powiedzieć, bo jest bardzo dużo zapytań, jest narażony na choroby również. I tutaj jest bardzo istotna, właściwa uprawa selera. Przede wszystkim to, co mówiłam na początku sezonu, dobre stanowisko, próchniczne, użyźnione, dobrze wynawożone. Bardzo istotne jest skracanie selerowi korzeni przy pikowaniu, przy rozsadzaniu, przy wysadzaniu na miejsce stałe. Wtedy on nie idzie w korzenie, w masę korzeniową, tylko od razu tworzy gałkę. Teraz, jeżeli on jest już posadzony, istotne jest, i to zawsze mama też robiła, po pierwsze obrywanie liści. Tak, to za chwilkę do tego dojdziemy, ale bardzo istotne jest spulchnianie, nie? Tak, ja to jak no teraz jest tak jak jest, to zawsze też tak robiłam, tak? I wszystkie te pierwsze liście, to wtedy rośnie bulwę. Tak, zgadza się. Na powietrzenie korzeni, on, każda roślina kocha powietrze. Jeżeli ziemia jest zbita, zwłaszcza tak jak tutaj u mnie, po tej wodzie zrobiła się taka skorupa, on będzie się dusił. Liście będą żółknąć z mokra i z braku powietrza w korzeniach. Dlatego jest bardzo istotne, aby tutaj napowietrzać. I to bez względu, czy ziemia jest mokra, tak jak u mnie, czy sucha, tak jak u was. On musi mieć powietrze. Istotne jest też ruszanie palcem. Jeżeli macie ziemię miękką, robić to palcem. Jeżeli ziemia jest twarda, robić to takimi pazurkami do
dookoła selera po to, aby on dostał dużo powietrza w te korzenie. Powietrze zostanie wtłoczone w tą ziemię. Ona tutaj już jest napulchniona, spulchniona, tym samym napowietrzona. I teraz tutaj pokażę Wam dokładnie. Tutaj selery są w ziemi zbitej. Palcem tutaj za wiele nic nie zrobię. I o co tutaj istotnego chodzi? Jeżeli ruszamy palcem bądź tym, nie wiem, czy tutaj słychać, ale jest takie chrupanie. Następuje przerywanie korzonków. Tutaj przyjrzyjcie się, ile jest korzonków. To są korzonki z selera. I teraz, jeżeli my tu będziemy ruszać palcem bądź takimi właśnie pazurkami, uszkadzamy, obrywamy, obcinamy, przerywamy wszystkie korzonki, które rosną pod górą. Korzenie selera mają iść w dół, mają zostać tylko te, które będą szły w dół. Te wszystkie boczne należy właśnie pozbawić możliwości czerpania składników pokarmowych, pozbawić selera tych korzonków. Wtedy on, mając mniejszą ich ilość, będzie tworzył bardzo ładną gałkę. Jeżeli je zostawimy, ta gałka będzie niestety mniejsza. Ja tam na tamtych kilku, które pokazywałam przed chwilką, zrobię tak, że nie będę tam nic robić, nie będę tej ziemi spulchniać, nie będę obrywać korzeni, żadnego właśnie takiego, takich zabiegów pielęgnacyjnych przy nim wykonywać nie będę i będziecie mieli porównanie. Kolejną rzeczą, obrywanie liści, to co mamusia przed chwilą mówiła. Obrywanie liści też jest po to, aby ten seler nie ciągnął składników pokarmowych na tworzenie korony liściowej, to możemy sobie uzyskać selera naciowego. Tutaj nam zależy na gałce. Obrywa się po 2, maksymalnie 3. Tutaj też zależy od wielkości rośliny, nie więcej, aby też nie osłabić za bardzo tej roślinki. I zawsze obrywa się krajne, czyli tu w tym przypadku patrzymy ten i ewentualnie ten. Zawsze usuwam też te takie, czy pożółknięte, czy jakieś takie zmienione liście. One mają być wszystkie ciemnozielone, tak jak tutaj te. Resztę usuwam. W moim przypadku są one żółte, tutaj z mokra, z takich warunków niekorzystnych, ale żółty liść jest również oznaką choroby i to choroby, której nie powinno się lekceważyć, bagatelizować, tylko działać już zapobiegawczo. Mamusia tam na kolanach. Ja obrobiłam tutaj ten pierwszy seler. Kończę już drugi, a tam od zachodu nadciąga to co zwykle. I teraz zdążyć przed kolejnym deszczem. Być może pójdzie bokiem, no zobaczymy. Tutaj jeszcze odnośnie selera, jeżeli chodzi o dokarmianie, to ma on bardzo wysokie wymagania pokarmowe. I tak naprawdę, jeżeli ziemia była bardzo dobrze przygotowana, dostała dużo obornika, dostała dużo kompostu i ziemia jest bogata w próchnicę, to wystarczy tylko dokarmienie jego humusem bądź ewentualnie podlanie zupą. Ale rok rokowi jest nierówny. Ten rok jest bardzo specyficzny. I tutaj, no niestety, o te nasze warzywa musimy bardzo walczyć i będą one zdobyte krwią, potem i naszym poświęceniem. Będą wyjątkowo w tym roku naprawdę smakowały, jeżeli uda nam się je wyhodować, bo w wielu regionach niestety uprawy już poległy z powodu gradobicia, zalania. No u mnie tutaj jeszcze są, ale cały czas walczymy z tym mokrem i też lekko nie jest, bo tutaj na ręce już mam od spulchniania tej ziemi wokół tego selera pęcherze, ręce bolą, no ale taki jest rok. Za to później, tak jak mówię, jak to będzie później smakowało, jak człowiek włoży teraz tyle pracy. I teraz tak, jeżeli rok jest taki jak ten ciężki,
trzeba o ten seler bardziej dbać niż w lata poprzednie. Teraz, kiedy on już ma intensywny wzrost, wymaga, tak jak mówię, składników pokarmowych, czyli humus. Można robić tutaj drożdże z cukrem i miodem. To jest też bardzo dobre dokarmienie. A przede wszystkim popiół. Popiół drzewny, który zawiera bardzo dużo mikroelementów i składników, pierwiastków, które są dla wzrostu selera, do prawidłowego wzrostu selera potrzebne. Tutaj, jeżeli nie macie popiołu drzewnego, bo wielu z Was go nie ma, no to poszukać takiego popiołu, bo to jest naprawdę najlepsze i najtańsze źródło do karmienia. Jeżeli też nie macie możliwości gdzieś go załatwić, no to już trzeba sięgnąć po jakieś takie dokarmianie bardziej ze sklepu ogrodniczego, żeby ten seler tych składników tutaj dostał. I przede wszystkim teraz trzeba też zwracać uwagę na sygnały, które on nam wysyła. Seler w tym roku jest narażony na bardzo dużo chorób. W tamtym roku dostałam kilka SMS-ów, że gałka selera gnije. To jest choroba bakteryjna, która nazywa się septerioza. I jeżeli wystąpiła ona w zeszłym roku u Was na selerze, na danej działce, to prawdopodobnie i w tym roku również ta choroba wystąpi. I tutaj trzeba obserwować roślinę, bo często roślina wysyła sygnał już jako taka młoda sadzoneczka. Wtedy pojawiają się kropki brązowe, czarne, brunatne na liściach selera. I to jest pierwsza oznaka. Dużo ludzi przegapi to, ten sygnał, zbagatelizuje i później niestety jest już za późno, bo choroba się rozwinie na tyle, że nie jesteśmy w stanie w ogóle już zadziałać i ten seler, korzeń selera gnije. On przeważnie gnije tutaj od góry i później zagniwa cały do środka. Także tutaj trzeba oglądać. Jeżeli zwrócicie uwagę, że liście żółkną, bo przy septeriozie, później w dalszej części rozwijania się tej choroby, liście żółkną, brązowieją, one się podwijają, zasychają i opadają. To jest objaw septeriozy, ale też jest i chwościk selera, który również zaatakuje tą roślinę i są podobne objawy na początku, że liść żółknie i często właśnie ludzie mylą septeriozę z chwościkiem. I o ile chwościk nie robi większego spustoszenia, bo ten seler on będzie się rozwijał, ale będzie marniejszy, ale będziemy go mieć, to septerioza właśnie spustoszy nam tutaj ten seler. I pytanie, co zrobić, żeby zapobiec tej septeriozie? Jeżeli zauważycie już takie objawy chorobowe, nie czekajcie na nic, tylko idźcie kupić środek. I tutaj teraz pojawią się zaraz może komentarze, że chemia, ja nie chcę chemii. To nie jest tak, bo czasami musimy sięgnąć po coś konkretnego, bo naturalne środki sobie nie poradzą. Często jest tak, że sięgacie po naturalne środki i jak już coś się dzieje, ogórki, pomidory, ja dostaję każdego dnia przynajmniej dwa SMS-y, że co zrobić, bo ogórki żółkną. I moje pierwsze pytanie jest, co było stosowane do tej pory? Nic. No to już jest niestety musztarda po obiedzie. Ja cały czas powtarzam, systematyka, tak samo seler, można opryskiwać drożdżami, można opryskiwać czosnkiem. To w bardzo dużej mierze zapobiega chorobom grzybowym, chorobom bakteryjnym, ale warunek, jeżeli zaczniecie to robić już od momentu, jak ta sieweczka wzejdzie i już ją rozpikowujecie. Wtedy trzeba pierwszy oprysk zastosować, a nie kopać studnie dopiero jak się pali. I tutaj, jeżeli już tak jak mówię, wystąpią te objawy chorobowe, nie czekajcie na nic, nie kombinujcie tutaj z czosnkiem, z drożdżami, bo to naprawdę nic nie pomoże. Wtedy trzeba iść po środek do sklepu ogrodniczego i ratować ten seler.
I tutaj może się zaraz pojawią komentarze, że chemia, jak chemia, to ja sobie pójdę, kupię w sklepie. To nie jest tak, bo w sklepie jest, powiedzmy, od początku ziemia jest nawożona nawozem, to jest opryskiwane, dokarmiane, utrzymywane, chronione chemicznie. Tutaj robicie wszystko naturalnie, ale musicie być może po coś sięgnąć takiego konkretnego. I tutaj też odnośnie komentarzy, które się pod filmami pojawiają, gdzieś jak coś tam powiem, coś pokażę, są osoby, które w komentarzach się zaraz wymądrzają. Robię przepis na przykład, jest czosnek, daję granulowany, od razu się pojawia jakieś tam jeden, dwa komentarze, po co czosnek granulowany, jak to jest chemia, można użyć ząbek. A co jeżeli ja nie mogę jeść świeżego czosnku w ząbku? Bo taka sytuacja jest, że niestety takiego czosnku nie toleruję, więc używam czosnek granulowany. I czy chociażby, no nie wiem, są zwierzęta, jak można zwierzęta hodować? Przecież to jest niewolenie zwierząt. I powiem Wam tak, że trochę rozumu. Wszystko jest, jeden drugiemu potrafi zarzucać, bo Pani Reniu, Pani tu promuje naturalne uprawianie, a stosuje czosnek granulowany. Jak to jest? No ludzie, nie fisiujmy, nie idźmy o krok za daleko, nie bądźmy mądrzejsi od Pana Boga, bo najwięcej do powiedzenia mają zawsze te osoby, które najbardziej gdzieś coś zawiniły. O zwierzętach będzie się wypowiadać, na temat ich dobrostanu będzie się wypowiadać osoba, która wywala śmieci do lasu. Na temat lasów będzie się wypowiadała osoba, która pierwsza postawi sobie dom z bali. Na temat żywności, ekologii na polu stosowania, uprawy i krytyki danej osoby będzie podejmowała ta osoba, która, powiedzmy, trzyma pieseczki w domu poubierane, jedzące z talerza. I tutaj trzeba się zastanowić, co się mówi, co się pisze, jak się postępuje. Przepraszam bardzo, bo się pogubiłem. Do Odry dojadę tędy? Do Odry? To wie Pan co, dojedzie Pan. Tylko będzie trochę krążenia. I też starsi ludzie, między innymi moi dziadkowie, zawsze powtarzali, bo już dożyli tych czasów, gdzie właśnie zaczęło się dziać takie przewartościowywanie tego wszystkiego, gdzie zwierzęta zaczęły brać górę nad ludźmi. I moja babcia zawsze powiedziała, mam nadzieję, że ja nie dożyję takich czasów, gdzie zwierzę będzie w domu ważniejsze ode mnie. To powiedziała moja babcia i rzeczywiście tych czasów nie dożyła, ale tutaj niestety taka jest prawda, że kiedyś liczyli się rodzice, liczyły się osoby starsze, liczyła się rodzina, a dzisiaj często liczy się zwierzę. Jesteśmy tutaj jak najbardziej za naturą, powrotem do takiej natury, jak to żyło się kiedyś, ale bez fisiowania, bez przesady. Ludzie, we wszystkim trzeba mieć umiar. Jeżeli ja mam ochotę zjeść kebaba, no akurat nie, to jest zły przykład, bo nie jem kebabów, nie przepadam za nimi, żadnych takich fast foodów, ale no co, no jaki to przykład podać? No jeżeli mam ochotę zjeść kurczaka na przykład z rożna, chociaż wiem, że nie jest to do końca zdrowe, to go zjem po prostu. Dlaczego ja mam się katować? I no, zachowajmy rozsądek, no, co się dzieje? A przepraszam, bo wszystkim się chyba już w dupach poprzewracało za to wszystko, co się teraz dzieje. Dokładnie. No, mamusi ujdzie, bo to jest osoba starsza. No, nie wyobrażam, kiedyś było, chowali mnie, poszłam do wiadra, chleba umaczałam we wodzie, cukrem posypałam, wszystko było dobrze, a dzisiaj za dobrze mają i cudują, sami nie wiedzą co. Nie, ludzie po prostu idą za daleko. Zrobił się taki trend. Już była akcja Ratujmy dziczka. Było wszystko ok, dopóki dziki robiły spustoszenie rolnikom na polach, leśnikom i nie tylko, bo wiemy, co dzik potrafi zrobić. Jest on potrzebny, wszystko jest potrzebne, ale musi być równowaga, musi być zachowany umiar. Tak, tak. I jeżeli dziki tutaj ryły, rolnik zobaczy, co się dzieje. Tak.
słynna akcja Adoptuj dziczka. Przecież wszyscy to pamiętacie, bo to nie są takie odległe czasy. I wszystko było dobrze, dopóki dziki nie zostały wprowadzone do miasta, póki się same nie wpakowały do miasta, zaczęły robić w piaskownice, zaczęły ryć trawniki. Wtedy co? Już nie było akcji Adoptuj dziczka, tak, tylko była akcja Wywieź dziczka. Jak to? Przecież one tworzą zagrożenie. Ludzie chłopom na pole i niszczyli, i to wszystko, to co chłop się ciężko napracował, to było... Także no tutaj powiem szczerze, że to jest takie wszystko nieprzemyślane. Punkt widzenia naprawdę zmienia się z punktu siedzenia. I bardzo dobrze jest się wypowiadać na pewne tematy, jak się w tym nie siedzi, jak się tego nie ma. Takie właśnie daleko idące przedsięwzięcia niestety doprowadzają do tego, co mamy dzisiaj. Wszyscy widzimy, co się dzieje. I starsze osoby, które teraz mnie oglądają w wieku mojej mamy, może jeszcze starsze, może ciut młodsze w moim wieku, no przyznają rację, bo wychowały się w tych czasach, gdzie człowiek myślał rozsądnie, był człowiekiem, a nie taką marionetką na sznureczkach. A dzisiaj, co przychodzi nowe pokolenie, to ma nowe ideologie, nowe pomysły, nowe jakieś cele i obala te starsze. Siedzimy sobie z mamusią tutaj na pryzmie kompostu. Na babciny wiek to już muszę odpocząć chwilę, bo już nie daję rady. Za chwilkę będziemy jechać już do domu. No i tak na koniec może trochę ostro było, ale powiem wam, że czytając co niektóre komentarze, to mam wrażenie, że popadacie w jakąś taką paranoję, fanatyzm, jakiś obłęd. No zastopujcie to, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. My też z mamą byłyśmy, pamiętasz, no nie będę tu mówiła imienia u kogo, ale w gościach pojechałyśmy tam, gdzie te dwa pieski były. No. I siedzimy przy stole, jest nakryte do stołu. Siedzimy, my siedzą gospodarze i siedzą rodzice gospodarzy i dwa psy. Tak, tak. No dobrze, ja naprawdę nie mam nic przeciwko, jeżeli ktoś chce trzymać psy, chce je ubierać. Naprawdę ja tutaj nie krytykuję, bo to nie do mnie należy. Każdy ma swoje. Tak, pies jest zadbany, dobrze mu się dzieje, ale tu nie o to chodzi. Jemy ciasto. Jest podana kawa, jemy ciasto. W pewnym momencie wskakuje na krzesło obok mnie pies i do talerza cap za to ciasto. Powiem wam, że ja nie wiedziałam, co mam zrobić i tego psa odgoniłam. Nie spodziewałam się takiej reakcji gospodarzy. Co ty robisz? To jest nasz członek rodziny. Jak ty mogłaś? Poczułam się okropnie, naprawdę okropnie. No, przyznam się szczerze, nie jestem wybredna, nie jestem jakaś, nie wiadomo co, jesteśmy prostymi ludźmi, ale niekoniecznie chcę mieć z talerza, z którego jadł pies. Tak. To jeszcze idzie przełknąć, ale jakieś pół godziny później matka tych młodych ludzi brała sok, kompot sobie nalewa z banka do szklanki. Osoba ponad 80 lat, trzęsąca się, bo już miała początki Parkinsona i ten sok jej się niestety wylał tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Sok jej się wylał na obrus. I wiecie, jakie było zdanie? Powstała awantura. Powstała awantura. Co ty robisz, jak ty zalałaś nowy obrus, bo to był nowy obrus. Powiem wam, że... Przykre było, widok był bardzo przykry, miażu, łzy prawie poszły. Jak można tak stawiać pieska ponad starszego człowieka? Wszystko wszystkim, pies też lubimy. Pies mógł zjeść z talerza, matka staruszka rozlała kompot i była afera. Także coś okropnego. Świat nie zmierza tam, gdzie powinien zmierzać i tutaj naprawdę zastanówcie się, co robicie, jakie są wartości. Także słuchajcie, dystans do wszystkiego, nie popadajcie w paranoję i w jakiś obłęd. Ostro, ale stanowczo. Na dzisiaj koniec. Jedziemy do domu.
Wam życzę pogody ducha, pracy, radości, przewartościowania wszystkiego, bo nie zmierza to tam, gdzie powinno iść. Moja babcia z dziadkiem zawsze powtarzali, bo zanim odeszli z tego świata, to już właśnie widzieli, co się dzieje. I moja babcia zawsze, pamiętam, tak siedziała, ręce miała tak założone i tylko tak. Nigdy nie będzie dobrze, jak zwierzę stoi ponad człowiekiem. I zawsze mi powtarzała, pamiętaj, pamiętaj, gdzie jest miejsce. I tu Wam powiem, nawet moje krowy w stadzie mają zasady, ustalają hierarchię. I nie ma, jeżeli się coś przywódczyni nie podoba, nawet małe ciele dostaje kopa w tyłek. I nawet zwierzęta wiedzą, ile jakie są zasady. A my te zasady łamiemy. W tyłek. Także życzę rozumu, przewartościowania wszystkiego i do następnego.